Dobry wieczór. Dzisiaj przeczytam Wam baśń Hansa Christiana Andersena pod tytułem Głupi Jaś. Był sobie raz na wsi stary dwór, a w tym dworze mieszkał stary dziedzic. Miał on dwóch synów tak mądrych, że i pół tego by starczyło. Zamierzali starać się o rękę królewny, a ośmielili się, bo królewna ogłosiła, że weźmie za męża tego, kto zrobi na niej najlepsze wrażenie. Bracia przygotowywali się przez tydzień. Tyle dano im na to czasu. Jeden znał na pamięć całą zawartość łacińskiego słownika i lokalnej gazetki z ostatnich 3 lat. I to zarówno od początku, jak i od końca. Drugi nauczył się wszystkich artykułów prawa cechowego i tego, co musi wiedzieć starszy cechu. Uważał więc, że może rozmawiać o sprawach państwowych. Poza tym umiał haftować. Szelki, bo znał się na elegancji i miał sprawne palce. Ja dostanę królewnę, mówił każdy z nich, a ojciec jednemu i drugiemu dał pięknego konia. Ten, który znał na pamięć słownik i zawartość gazet, dostał czarnego jak węgiel. A ten, który haftował i był mądry jak starszy cechu, dostał konia białego jak mleko. Cała służba zebrała się na podwórzu popatrzeć, jak bracia dosiadają koni. I wtedy zjawił się trzeci brat. Bo było ich 3. Ale ten się nie liczył, bo nie był taki uczony jak tamci dwaj. Nazywano go po prostu głupim jasiem. A dokąd to się wybieracie tacy wystrojeni? Zapytał. Na dwór przygruchać sobie królewnę. Nie słyszałeś, jak o tym trąbią w całym kraju? I wszystko mu opowiedzieli. Ola Boga, to ja też tam muszę pojechać, zawołał głupi Jaś. A bracia zaśmiali się i ruszyli w drogę. Ojcze, pozwól mi wziąć konia, powiedział głupi Jaś. Taką mam ochotę się ożenić. Weźmie mnie, to mnie weźmie, a jak mnie nie weźmie, to ja wezmę ją i tak. Gadanie, powiedział ojciec. Nie dam ci żadnego konia. Przecież nie umiesz przemawiać. Co innego bracia? No to chłopaki na medal. Skoro nie wolno mi wziąć konia, to wezmę kozła, odparł głupi Jaś. Jest mój i zawiezie mnie jak nic. I dosiadł konia kozła okrakiem. Jadę! Wołał i śpiewał na całe gardło. Tymczasem bracia spokojnie jechali sobie przodem. Nie mówili ani słowa. Musieli obmyślać te rozmaite, efektowne zdania, które wypowiedzą. Hej ho! Wołał głupi Jaś. O, jadę! Patrzcie, co znalazłem na drodze! I pokazał zdechłą wronę. Głupi, powiedzieli bracia. No co ty chcesz z nią zrobić? Podarować królewnie. No to podaruj. Zaśmiali się bracia i pojechali dalej. Halo, hej, o, jadę. Patrzcie, co teraz znalazłem. Tego nie znajduje się na drodze codziennie. I bracia zawrócili konie, żeby zobaczyć, co to takiego. Głupi, powiedzieli. To przecież stary drewniak bez przyszwy. To też dla królewny? Też, odparł głupi Jaś, a bracia zaśmiali się i pojechali dalej i mocno go wyprzedzili. Halo, hej! Tu jestem! Wołał głupi Jaś. Mam coś wspaniałego! Co też znów znalazłeś? Spytali bracia. Tego nie da się wypowiedzieć, stwierdził głupi Jaś.
Oj, będzie zadowolona ta królewna. Fuj, wzdrygnęli się bracia. To przecież błoto z rowu. Tak, błoto, odparł głupi Jaś. I to najdelikatniejsze, nie da się go utrzymać. I napełnił sobie tym błotem kieszenie. Ale bracia popędzili ile sił i wyprzedzili go o godzinę. Zatrzymali się u bramy miasta, a tam zalotnicy otrzymywali numerki według kolejności przybycia. Ustawiono ich po sześciu w szeregu tak ciasno, że nie mogli ruszyć ramieniem. Wszyscy pozostali mieszkańcy kraju tłoczyli się dookoła zamku, aż do samych okien, żeby zobaczyć, jak królewna przyjmuje konkurentów, jak wchodzą do salonu, a tam odbiera im mowę i królewna oświadcza. Nie nadaje się. Precz. Wreszcie wszedł ten z braci, który umiał na pamięć słownik. Ale stojąc w szeregu, całkiem go zapomniał i podłoga skrzypiała i sufit był wyłożony lustrami, aż mu się zdało, że chodzi na głowie, a przy każdym oknie stał starszy cechu i trzech kancelistów, którzy spisywali wszystkie wypowiadane słowa, żeby natychmiast mogły trafić do gazety. To straszne. A do tego tak napalono w piecu, że jego żeliwny brzuch był rozpalony do czerwoności. Jak tu gorąco, powiedział konkurent. A to dlatego, że tata piecze dziś kurczaki, odparła królewna. Stanął jak wryty. No, takiej mowy się nie spodziewał. Nie wiedział, co powiedzieć, a chciał powiedzieć coś dowcipnego. Nie nadaje się! Orzekła królewna, precz! No i musiał wyjść. Potem wszedł drugi brat. Jaki tu straszny upał, powiedział. Tak, pieczemy dziś kurczaka, odparła królewna. Co? Spytał, a kanceliści zapisali. Co? Nie nadaje się, oświadczyła królewna. Precz! A teraz zjawił się głupi Jaś. Wjechał na koźle wprost do salonu. Co za ukrop! Zawołał. No to dlatego, że piekę kurczaki, odparła królewna. Jak to miło, powiedział głupi Jaś. No to chyba mogę sobie upiec wronę. Proszę bardzo, powiedziała królewna. A w czym ją pan upiecze, bo ja nie mam ani garnka, ani patelni. Ale ja mam, odparł głupi Jaś. O, rondel z okuciami. I wyciągnął stary drewniak i położył na nim wronę. O, to prawdziwy obiad, zawołała królewna. A skąd weźmiemy okrasę? Mam ją w kieszeni, odparł głupi Jaś. Mam jej tak dużo, że trochę mogę nawet zmarnować. I wydobył z kieszeni garstkę błota. No to mi się podoba, powiedziała królewna. Umiesz odpowiedzieć? Potrafisz przemawiać? Ciebie chcę za męża. Ale czy wiesz, że każde słowo, które tu padło, zostało zapisane i jutro będzie w gazecie? Widzisz, przy każdym oknie stoi trzech kancelistów i starszy cechu, a on jest najgorszy, bo nic nie rozumie. Powiedziała to, żeby go przestraszyć. A kanceliści parsknęli i zrobili na podłodze kleksy. To mi panowie, powiedział głupi Jaś. Wobec tego muszę dać starszemu cechu najlepsze, co mam. Wywrócił kieszenie i
pasnął mu błotem prosto w twarz. Dobra robota, zawołała królewna. Sama bym tego nie wymyśliła, ale się nauczę. I głupi Jaś został królem, dostał żonę i koronę i zasiadł na tronie. A historię tę znamy z gazety starszego cechu. Ale jej nie można ufać. Dobranoc, moi drodzy. Życzę wam spokojnych snów.